Witam Was w drugiej części mojego filmiku pokazującego proces powstawania oświetlacza LED. W drugiej części pokażę Wam żmudny proces łączenia diod LED. Do łączenia diod LED używałem drutu miedzianego o przekroju Fi 1 mm. Tutaj możecie zobaczyć efekt łączenia diod za pomocą miedzianych drucików. Korzystając z płytki drukowanej, efekt byłby profesjonalny. Diody połączyłem według schematu, który możecie teraz zobaczyć oraz pobrać klikając w link zamieszczony poniżej filmu. Rezystory, jakie użyłem, mają oporność 68 ohmów. Dzięki temu dioda jest wysterowana prawidłowo. Dla zainteresowanych zamieszczam link do kalkulatora, jakiego użyłem podczas obliczania rezystancji oporników. W podłączeniu przewodów zasilających czas na pierwsze testy oświetlacza. Do zasilania oświetlacza wykorzystałem baterię z niepotrzebnego mi już telefonu komórkowego. Napięcie zasilania to 3,7 V. Jak widzimy, efekt jest zadowalający. Oświetlacz świeci bardzo jasnym, białym światłem. Tutaj widzimy układ, który użyłem do ładowania akumulatora. Maksymalny prąd ładowania akumulatora to 1 A. Teraz przyszedł czas na wywiercenie otworów pod przełącznik, wywiercenie otworu pod gniazdo micro USB modułu ładującego oraz dwóch diod LED informujących nas o procesie ładowania oraz jego zakończeniu. Po wykonaniu wszystkich otworów możemy przymocować elementy używając kleju na gorąco. Po wykonaniu tej czynności możemy przystąpić do łączenia elementów ze sobą. Po przylutowaniu przewodów zamykamy i rozłączamy obwód za pomocą przełącznika w celu sprawdzenia, czy wszystko działa poprawnie. Jeszcze tylko wcześniej wspomniane otwory na diody, sygnalizujące proces ładowania oraz naładowania akumulatora, i oświetlacz będzie gotowy do
zmontowania. Panel LED od strony lutowniczej zaizolowałem taśmą izolacyjną w celu uniknięcia zwarcia z modułem ładowania oraz stykami przełącznika. A teraz zapraszam na długo oczekiwany efekt działania oświetlacza w nocy. Jak widzicie, oświetlacz świeci bardzo jasnym światłem. Oświetla przedmioty znajdujące się do 50 metrów przed nami. Jeżeli się Wam podobało, bardzo proszę łapki w górę oraz subskrypcję. Oczywiście proszę również o komentarze pod filmikiem. Jeżeli macie jakieś pomysły na następne filmiki, na następne projekty, bardzo proszę dajcie mi znać o tym w komentarzach. Na razie.